Smaczne, szybkie, tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam na sikłę z chrzanem, buraczki z chrzanem. Sikła naprawdę ostra, czuć chrzan, jest tu chrzan i zapach, i smak. Nie jakieś truciny sklepowe. Warto zrobić, spróbować. Naprawdę przepali nam trochę rurę i będziemy mieli kataru. I kaszlu. Zapraszam Państwa na film. Życzę śmiesznego oglądania. Składniki na wściekłe buraczki, czyli ćwikłe z chrzanem. Domowa najlepsza, ostra, smakowita. Będziemy potrzebować cytrynę do zakwaszenia, buraki około kilogram, około 100 gramów albo więcej chrzanu, w zależności jaką lubimy. Bardzo ostrą, mniej ostrą, cukier i sól. Buraczki dokładnie myjemy, szorujemy, zalewamy wrzącą wodą, wrzucamy do gara, przykrywamy i gotujemy do miękkości. Nożem po prostu sobie sprawdzić, jak będzie dobrze nóż wchodził, to znaczy, że buraczki są gotowane, wtedy gasimy. Gdy buraki już są dostatecznie miękkie, zalewamy je zimną wodą. No i niestety, znowu będziemy musieli ściągać skórki. No niektóre kobiety już mi zwracały uwagę, że nie lubią ściągać skórek. No ale co ja poradzę, jak tu kurde, co rusz mnie to już też mitręży, co rusz musimy gdzieś jakieś skórki ściągać. No jak nam to troszkę ostygnie, to później rękami, pomagając sobie tam w tych miejscach, gdzie jest skórka jakaś taka przyschnięta, nie chce zejść ta skórka, rąsi ją, to musimy sobie pomóc nożykiem, żeby ściągnąć skórkę. I nasze tutaj pobrane już, jak widać, buraczki ścieramy albo ręcznie, czy mechanicznie, na wielkość, jaką nam odpowiada, ja na takim drobnym zetrze. Wszystkie musimy ściągnąć. Można sobie założyć rękawiczki, jakieś gumowe, jak ktoś lubi. No i ścieramy całe buraki. Pamiętam w zamierzchłych czasach, jak pracowałem w gastronomii, w warsie głównym na dworcu. To były lata 70. Był taki bardzo dobry kucharz. Miło go wspominam, Pęczek Adam. Zawsze na rannej zmianie trzeba było 100 kilo buraków ubrać i zetrzeć. No bo co to teraz jest za gastronomia? To tylko powstają takie punkty wydawania mumii, jakichś mutantów, kurde, nawet frytki, kurde, mrożone, wszystko. A kiedyś to tylko chleb, pieczywo było z piekarni, reszta się kompletnie wszystko przerabiało, robiła, była kawa mrożona, własnej produkcji lody, własnej produkcji frytki, to też były własnej produkcji, surówki własnej produkcji. No teraz tylko punkty wydawania, mówię, odgrzewanie i trujące jedzenie, dlatego warto w domu co jakiś czas, albo zawsze na okrągło sobie robić. Na przykład takie buraczki. Dziękuję. Na pewno będą smaczniejsze, zdrowsze. Idę się teraz przebierać, bo teraz najtrudniejszy moment naszej produkcji, czyli tarcie chrzanu. O, jak ja to lubię. Nasza laska ubrana ze skórki. I musimy teraz się zabezpieczyć. Przejdź nas chrzan, stareczka i zasuwamy, nie ma zlituj się, chrzan ma być udarty, pamiętajcie, po pierwsze jest obiad, szybko, do roboty, przejdź chrzan, przejdź szybko. Chrzan już mamy wtarty do naszych buraczków, dodajemy troszkę soli, troszkę cukru, warto użyć cukier brzozowy i mieszamy i próbujemy. Czym nam smakuje. Pamiętajmy, że to ćwikła jest, tu musi palić. Warto zrobić sobie jakiś czas wycieczkę do sklepów, żeby pooglądać sobie i poczytać etykiety na tych mumiach i innych wynalazkach, co tam sprzedają. Jaka jest zawartość na przykład chrzanu w ćwikle, czy ćwikły w ćwikle. Wszystko to śmiechu warte. Znakomity, domowy chrzanik ćwikła z chrzanem.
jeść i naprawdę płakać czasami, bo jak jest ostra, to można się popłakać. Dziękuję Państwu za uwagę. Ostry jak czach. I zapraszam Państwa na inne moje filmy kulinarne.